Witajcie, Marcin, Aneta. Na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia dzikich zwierząt Puchaczówka. Mam nadzieję, że już to doskonale wiecie. A dzisiaj zabierzemy Was w plener i mamy taki niecny plan. Chcemy znaleźć poroże. Może nam się uda, więc jeżeli jesteście ciekawi, czy nam wyszło to szukanie, to zostańcie z nami do końca. A jeżeli nie wyszło poroża, to może coś innego się uda. Zapraszamy. Zbieracze z nas, tacy średni, można powiedzieć. No ale czasami wyjątek się znajdzie. Czasami zdarza nam się nadepnąć na coś. Tak, zdarza nam się nadepnąć i przejść po nim. Ostatni raz, jak szukaliśmy takiego poroża... My właściwie nie pojechaliśmy szukać poroży, tylko bardziej interesowały nas wtedy susły i wszystko, co dzieje się dookoła. No, pokrótce, szliśmy sobie po prostu przez piękną łąkę z Krzysiem Koniecznym, którego poznaliście w odcinku tutaj o susłach. I no dosłownie przeszliśmy przez parostki kozła sarny. Bo mam nadzieję, że wiecie, w Polsce tylko chłopaki jeleniowatych mają poroże. I nie mylimy tego z rogami też. A czemu? Bo rogi nie odpadają. Rogi to jest taki twór, który się trzyma czaszki i z tą czaszką i rośnie całe życie. Po prostu. Poroże natomiast no, co roku jest wymieniane. I ono się też zmienia. Jest mocniejsze, jest dłuższe, potem ono się skraca, ale generalnie no, co roku musi dojść do wymiany. Dokładnie tak. Generalnie rogi, czyli krowy albo żubra, no to jest wytwór skóry właściwej. No, zupełnie co innego niż poroże. Poroże to jest jakby nie patrzeć kość, po prostu kość. Z której mogą później powstać piękne rzeczy, czy jako ozdoby, czy po prostu jakaś forma kolekcjonerska, gdzieś tam powieszone, przez nas znalezione. Bo czy zawsze nam się, jeżeli uda nam się znaleźć takie poroże, czy takie trofeum, bo to może być jedno, dwa, albo mniejsze, większe, czy możemy je sobie zabrać? Możemy, chyba że jesteśmy w Parku Narodowym, wtedy nam nie wolno. Jeżeli to są zrzuty, czyli poroże, które odpadło, albo parostek sarny, albo tyka jelenia, tudzież nie wiem, jeżeli ktoś znajdzie łopatę łosia, to w ogóle jest szczęściarzem, nam się nigdy nie udało nawet tego sarniego parostka takiego na dzikusa znaleźć tak naprawdę, ale można to sobie zabrać. Warunek jest taki właśnie, nie w parkach narodowych i w obszarach jakichś tam szczególnie chronionych i nie wolno zabierać... Z czaszką. Dokładnie tak. Jeżeli znajdziemy truchło jelenia bądź sarny, nie wolno tego zabierać. Taka jest teoria, bo w praktyce... No, różnie z tym bywa i tu chyba nie będziemy bardziej rozbabrywać tego tematu. A ja bym rozbabrał o zbieraczach głów tak naprawdę. Ale czy takie poroże zostawione jakoś wpływa dodatnio na korzyść zwierzątek, które żyją w danym środowisku, polach, lasach, łąkach? Tak, bo one też z tego korzystają, zresztą gryzą niechętnie obgryzają. Jest to zawsze jakieś źródło dodatkowych minerałów, które one potrzebują, czy w tym okresie zimowym, czy jesiennym. Dokładnie tak, jak taki nawet parostek kozła spadnie i zostanie przez pewien czas w danym miejscu, nie zostanie zebrany, to po prostu dobierają się, tak jak Aneta powiedziała, do niego drobne zwierzaki i jest to nieocenione źródło wapnia i bodajże potasu, tak? Tak. Mało tego, taki skarb, który leży sobie dosyć długo, pozostawiony sam sobie na różne warunki atmosferyczne, słońce, deszcz, śnieg, to odbarwia się i przybiera tą naturalną postać kości, taka jaka powinna być, czyli ją bieleje, bo my widzimy to, co noszą panowie jeleniowatych, że one mają bardzo ciemne te poroża, te tyki, te wieńce, a w naturze jest to kozi kość, powinna być jasna. Więc czemu tak się dzieje? Słuchajcie, generalnie w ogóle sam proces tutaj warto by było opisać. Jak zaczyna wyrastać to nieszczęsne poroże, myśliwi mówią, że nakładają czy sarny, czy jelenie to poroże, ale będziemy używać nomenklatury zwykłej, takich laików, jakimi i czy to w ogóle czuć pod dotykiem u takiego malca? Czuć. Na czaszce, pod skórą na czaszce są takie jakby dwa wykwity, które są schowane właśnie pod futerkiem i one są dosyć wyczuwalne, no bo z tego dopiero będzie się tworzył ten wytwór kostny, który będzie później reprezentował tego zwierzaka. Słuchajcie,
skracając, tutaj na górze sarna czy jeleń mają potwornie taką skórkę bardzo żyzną, tak to opisując, pod tą żyzną skórką zaczyna się nadbudowywać tkanka. Na początku jest dość miękka. Później to wszystko zależy od hormonów, czy to przysadka, że tak powiem, bardziej sobie rządzi w organizmie, czy testosteron. Generalnie na początku te hormony z przysadki idą wszystkie, powodują, że to poroże się pięknie buduje, zasłonięte jest skórą. W pewnym momencie, to się nazywa scypu, ale to jest w dotyku, tak jak welur, jak aksamit, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to jest takie przyjemne w dotyku. Jest bardzo mocno ukrwione. Bardzo ukrwione. To ukrwienie jest po to potrzebne, żeby właśnie te wszystkie składniki mineralne mogły pociągnąć do tego poroża na sam prawie jego koniec i rozbudować to poroże. Generalnie w momencie, kiedy przychodzi okres godów, to bierze wrzody organizmu, czy organizm sarny, czy jelenia testosteron i sypu zaczyna swędzić potwornie, zaczyna być taki drażniący dla sarny czy jelenia i zaczynają ocierać o wszystko. Na początku delikatnie o jakiś krzaczek, o jakieś mniejsze drzewko, a później bardzo, bardzo intensywnie i powoduje to, słuchajcie, wygląd takiego ścieranego scypułu z poroża to jest po prostu jakby ten zwierzak z rzeźni uciekł, zakrwawiony cały, zalewa się. My jedyny taki przykład mieliśmy ścierania scypułu u nas w ośrodku, jak były kozły. Tak. I rzeczywiście zmieniały sobie poroże u nas i jak ścierały scypuł, to wyglądało to dramatycznie, jakbyśmy je szlachtowali. Ten scypuł się ściera, one dalej ocierają tymi porożami sobie o wszystko dosłownie. Jeżeli są w lesie iglastym, to inny kolor to poroże przybierze, jeżeli w liściastym, to garbniki, z kory drzewa jeszcze inny, taki troszkę ciemniejszy będzie. W ogóle cały proces budowy poroża to jest tak niesamowicie skomplikowana rzecz i tak ogromny wydatek energetyczny, że głowa mała. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, chociażby na tej jelenie polecimy. W momencie, kiedy jeleń żyje sobie na terenach małożyznych, takich biednych, gdzie w większości ma tam jakieś chrobotki, jakieś porosty, to poroże jest takie maleńkie, bo nie ma z czego organizm tego budować. W momencie, kiedy jelenie żyją na takim terenie jak tutaj, gdzie jest naprawdę żyzno, jest jedzenia dosłownie po to. Są tu modniki, więc leśnicy też starają się te drzewa chronić przed kopytnymi i zasłaniają na prawo i lewo. Ale to jak tylko znajdą miejsce. Jelenie, pamiętajcie, czy w ogóle sarny i jelenie są traktowane jako szkodniki w lesie. To one wtedy, nie przepadają leśnicy za nimi. Nie ma litości, one wtedy obgryzają je. Dla nich jest to soczyste. Ale dzięki temu to poroże jest ogromne. Bywa tak, że kilkanaście kilo nawet to waży. No tak, ale poroże też pokazuje stan zdrowia takiego zwierzaka. Jeżeli on zaczyna podupadać na zdrowiu, hormonalnie coś złego się dzieje, to też wychodzi. To widać po prostu po porożu, że ono jest jakoś nieproporcjonalne albo zaczyna narastać nie tak, jak powinno. Więc wtedy nawet laika oko zauważy tą zmianę, tą niedobrą zmianę, jaka zaszła właśnie w organizmie tego stworzenia. Troszeczkę bajką jest to, że jeżeli jest nieproporcjonalne, to jest tak dużo dźwięków znowu, nie wiem, czy słyszycie. Idąc tutaj, mijaliśmy żurawie, teraz słyszycie koguta bażanta, ale to, że jest nieproporcjonalne to poroże, może być na przykład efektem tego, że na przykład kozioł sarny czy byk jelenia uszkodził sobie w momencie wzrostu to poroże, gdzieś zahaczył, gdzieś tam ten scypuł się lekko nadciął, uszkodził, wtedy wyrasta ta tyka lekko nie w tę stronę. Akurat to nie jest dramat, ale u saryn takim najbardziej ekstremalnym uszkodzeniem czy wadą tego poroża jest uszkodzenie, jak to powiedzieć delikatnie, żeby YouTube nie obciął. Uszkodzą sobie po prostu rejon pachwiny bardzo mocno. Wtedy hormony zaczynają tak działać dziwnie, że testosteron przede wszystkim niedostarczany jest do organizmu i poroże nie jest zrzucane. Tylko ono się cały czas nadbudowuje. I się nadbudowuje takimi perukami. Myśliwi mówią o nich perukarze. Doprowadza to czasami do tak ekstremalnego stanu, że po kilku latach kozioł zalewany. Ale mamy tańce tam pewnie. Pięknie. Postaramy się wam to pokazać, nagrać, chociaż mamy kamerkę, wiecie, taką ze słabym obiektywem. Ale niesie się. Jest jak cudnie. Niesamowite. Słuchajcie, tu w lesie nie jest cicho, nigdy nie było cicho, a zwierzęta, mimo tego, że dzisiaj było minus 4, minus 5 w nocy. Patrzcie tam. Żurki dwa lecą. To mimo tego, tu się dzieje, tutaj wiosna jest w pełni.
Przecież już na pewno zauważyliście, że większość już dzikiego ptactwa wraca do naszego kraju. No i to już coraz częściej to się odbywa właśnie już na przełomie końca grudnia, początku stycznia. I one szalone przylatują do nas, kiedy jeszcze potrafi być mróz, kiedy jeszcze potrafi spaść śnieg. Ale pięknie odbiegamy od tematu. No nie da się inaczej, po prostu nie da się inaczej. Nie da się, one się same tutaj jakoś... No dobra, ale jak wygląda ten cały proces odpadania? Czy samym takim tłuczeniem jest w stanie zdrowy osobnik rozwalić sobie tak okazałe albo tak liche poroże, bo przecież jak jest się młodym osobnikiem, to nie ma się od razu takiego wieńca na głowie, czy takich parostków nabudowanych, tylko to wygląda jeszcze bardzo marnie. No ale znowu hormony biorą, słuchajcie, górę. Generalnie testosteron opada, znowu z hormon z przysadki tam wchodzi do roboty. Robi się tutaj... Przy możdżeniach po prostu tam dochodzi do pęknięć. Tam powstają tak jakby jamy, które bardziej się powiększają i te poroże, te parostki robi się bardziej luźne i one wtedy robią wszystko, żeby się... I kiedy się to dzieje? Dzieje się to właśnie teraz co roku. Tak. Sarny zgubiły już swoje poroże, swoje parostki. Zgubiły już 2 miesiące temu. Generalnie zaczynają niekiedy w listopadzie. Tak, a my szaleni wybraliśmy się właśnie teraz, bliżej końca stycznia, na poszukiwania. Dlatego, że w lutym, na początku lutego, koniec stycznia, zaczynają gubić swoje piękne poroże, piękne wieńce, zaczynają gubić jelenie. I na początku zaczynają gubić te największe i te najbardziej dostojne. Więc no liczymy, że Anusz Widelec może tym razem nam się uda coś takiego znaleźć. Łaska i znajdziemy. Szczerze liczymy, że ono będzie leżało i nam się prawie w rękę wbije, żebyśmy je wzięli. No a co z tego wyjdzie? Sami jesteśmy ciekawi. Więc po prostu zamiast gadać tyle, to może pójdziemy i znajdziemy coś. 20 lat już ponad sobie, tak wiecie, pamiętamy świadomie się po lesie, a nieświadomie dużo, dużo dłużej. Już 2 razy tyle, ale... Właśnie nasz wzrok sięga chyba powyżej, tak jak widzicie, jak wam pokazujemy, to co jest ponad, to właśnie tam nasz wzrok tak sięga. Poza tym jesteśmy w miejscu, gdzie występuje bocian czarny, gdzie się gnieździ bocian czarny. Jest tutaj gniazdo bielika. Ten, który przylatuje do nas. My naturalnie szukamy obserwacji na niebie i dookoła, a nie pod nogami. I to jest nasz osobisty dramat, bo ani grzybów nie potrafimy zbierać, ani poroża. Więc jest szansa, że jeżeli jesteście dobrymi grzybiarzami, to będziecie świetnymi zbieraczami. Ale tutaj ja i tak będę chciał wrócić jeszcze do tych zbieraczy głów. Słuchajcie, w książce Adama Wajraka poruszał temat Puszczy Białowieskiej i zbierania rzeczywiście czaszek razem z porożem. I tam to jest taki, nie wiem jak to nazwać, sport wręcz. No taki folklor tamtejszy. Taki folklor, że ludzie chodzą po prostu po lesie w poszukiwaniu nieżywych jeleni i odcinają im głowy i te głowy sobie preparują i wieszają na domach. Dobra, to jest jak jest zwierzak już nieżywy, martwy. No ale co w przypadku, jeżeli nam się spodoba jakiś 1, 2 okazy? No to zaczyna być problem, bo to jest też patologia już w tej dziedzinie, ponieważ poroże jest skupowane. Ponoć jest to duży pieniądz, jaki nie wiemy, i generalnie bardzo dużo grup w Polsce, no są rejony, może tak, no nie, że bardzo dużo grup, ale są rejony w Polsce, gdzie wręcz całe wsie specjalizują się w zbieraniu poroży. I nie wiem, czy kojarzycie, 2 lata temu nawet podawano taki patologiczny przykład, gdzie bardzo duża grupa ludzi dosłownie zagnała stado jeleni na zamarznięty zbiornik wodny, lód się załamał i te jelenie się potopiły. Jak się okazało, zagnali je w nadziei na to, że dorwą się do ich poroża. Generalnie są ludzie, którzy potrafią zbierać takie poroże w sposób bezpieczny i fajny. A nie w taki bestialski, bo to nawet nie wiadomo, jak to opisać, jak to grzecznie ująć, żeby... No, żeby się nie denerwować i nie ekląć. Były nadleśniczy tutejszego nadleśnictwa Henryków. Cudownie potrafił zbierać poroże. Generalnie on jak wychodzi do lasu, właśnie w ten teren, to wraca co najmniej z kilkoma naręczami, bo to jest narzucane i jedno na drugie jest przeplatane, żeby jak najwięcej tego nazbierać. My idziemy tym samym śladem przed nim, nie znajdujemy nic, więc trzeba mieć chyba ten dar i tak ogromne szczęście, żeby takie rzeczy znajdować. Anusz Widelec nam się dzisiaj uda.
zobaczymy. A jak nie, no to my zawsze coś wypatrzymy, także dokładnie. Zawsze bogaci i tak żurawi. Wracamy. Poszukamy żurawi jeszcze, zobaczymy, może bielika zaobserwujemy. A nie daj Boże, na parkoty trafimy. Może bocian nie odleciał? No może, a może przyleciał. No zobaczymy. Dobra, słuchajcie, idziemy korzystać z pogody. A przychodzi jesień, to mowa teraz o sarnach. To chłopaki zrzucają poroże i zaczynają być no, w miarę do dogadania, więc dziewczyny przyjmują je z powrotem do stada. A jak wyrastają im z powrotem te parostki, no to są na wiosnę z tego stada wywalane. Tak to śmiesznie natura sobie ułożyła. No tak, ale czy dziewczyny w ogóle lubią przebywać cały czas takimi przepychaczami, które zaczepnie traktują je? No nie, no generalnie też jest tak, że jak chłopaki się zaczynają tam ze sobą przepychać, to bywa, że próbują przepychać i dziewczyny. A że dziewczyny w świecie zwierząt są bardziej jakieś, można powiedzieć, ogarnięte, nie obrażając naszych ludzkich dziewczyn, no to potrafią takiego damskiego boksera po prostu wykopać ze stada. Aleś ty to podsumował, o bardziej ogarnięte. Tak, no to jak podsumowywać? No, kurde, ludzkie to by było, a się zmieni może. No nie, faktycznie samce są wyganiane, dziewczyny trzymają się raczej same do momentu, kiedy taki delikwent nie pozbędzie się tego pięknego czy poroża, czy parostków i trochę spokornieje, czyli ten testosteron ucichnie, to będzie mógł wrócić do stada. I wtedy ciężko na pierwszy rzut oka zobaczyć, czy to odróżnić w przypadku sarny, czy to jest samiec, czy samica, dopóki nie zaczną mu znowu rosnąć. Mowa oczywiście o obserwacji z daleka. Bo obserwacji z daleka, bo jelenia i łani to raczej jest to widoczne, że która to jeleń, a która to łania. Tu macie idealny przykład, dlaczego leśnicy nie lubią jeleniowatych. Świerk, któremu zostały praktycznie tylko gałązki na samym szczycie. Cała reszta jest idealnie ogryziona. O, tu widać nawet ślady zębów. Sarny i jelenie zęby z przodu mają tylko na dolnej szczęce i tak śmiesznie podbierają. By się jakby łyżką jadły. Cały ten teren jest niesamowicie bogaty w zwierzaki. Tak naprawdę to, co tutaj widać drzewa, to jest teren tak zwanych polderów, czyli obszarów zalewowych. W momencie, kiedy przychodzi większa woda, jest zagrożenie powodziowe, to cały ten las, no akurat nie tutaj, gdzie teraz idziemy, ale chociażby tamta część za drzewami, jest w stanie przyjąć ją. Dokładnie tak. I to są setki hektarów, które są po prostu zalewane i las stoi przez tam parę dni, czasami tydzień, półtora w wodzie. Już taka sytuacja była 3 lata temu, z tego co pamiętam, że ten polder fantastycznie się spisał i przyjął ogromne ilości wody i no, było tak, że ledwo wytrzymał. No ale dało to radę. O tym mało kto mówi tak naprawdę. No lasy generalnie spełniają fantastyczną rolę. To już nawet nie małej retencji, ale olbrzymiego rezerwuaru zasobów wodnych. Czyli po prostu magazynują dużo wody, a niszcząc je, czy robiąc tam, nie wiem, jakieś odwodnienia, cudactwa, susząc bagna, no pozbywamy się tej naturalnej ochrony. Po lewej stronie tutaj, jak idziemy, to wszystko to jest praktycznie bagno. Jelenie mają się tutaj cudownie. A po prawej, no też jest wszystko podmokłe. Gdyby nie to, że wszystko jest zmrożone, to za bardzo byśmy tą drogą też nie chodzili, bo byśmy się tutaj po prostu zapadali. No, oprócz kataru to nic innego nie znaleźliśmy dzisiaj. Takie, co możemy wziąć do domu, bo takie wzrokowo to dużo nazbieraliśmy fajnych rzeczy. No, tak, zwierząt słyszeliście. Tak. Były żurawie, barżant. Tutaj na bank ten kurczy bielik gdzieś siedzi, ale dzisiaj ma
nas w nosie i bardzo dobrze, bo jest po prostu zimno. Tak, tropy dzika też tu są widoczne, więc ich to nigdy za wiele. Wybierzcie się na spacer, dajcie nam łapkę, komentarz taktyczny. A może wam się udało znaleźć gdzieś jakiś taki fajny skarb, to możecie zamieścić w komentarzu. No, słuchajcie, idziemy, bo zmarzliśmy i po prostu chcemy coś ciepłego i chcemy się ogrzać. Pa! Tak, uciekamy do ciepłego. Pa, pa, do następnego!